Więc witam wszystkich Państwa. Nazywam się Szymon Dębicki, jestem biologiem molekularnym i pracuję w Centrum Nanobiomedycznym, z którego ta transmisja jest prowadzona. Centrum Nanobiomedyczne znajduje się na kampusie Morasco i jest to, jak sama nazwa wskazuje, interdyscyplinarne centrum, w którym znajdują się trzy podstawowe laboratoria. To jest laboratorium biologiczne, chemiczne i fizyczne. Tematem działań i wszystkich prac prowadzonych w centrum nanobiomedycznym, jak sama nazwa wskazuje, jest to nanotechnologia, czy też nanobiotechnologia w aplikacjach medycznych, czy też biomedycznych. Dzisiaj spróbuję Państwu opowiedzieć kilka słów o hodowlach komórkowych. Teraz poproszę o przełączenie na prezentację. Więc hodowle komórkowe. Czym jest hodowla komórkowa? Jest to metoda umożliwiająca utrzymywanie poza organizmem, czyli w warunkach in vitro, żywych komórek. Jeśli to będziemy mówili o tkankach, to również tkanek. Czym są natomiast linie komórkowe? Linia komórkowa to populacja komórek powstająca z hodowli pierwotnej po pierwszym pasażu, czyli po tym jak gdyby odłączeniu komórek z organizmu. Natomiast czym jest pasaż? To jest przeniesienie komórek z dotychczasowego naczynia hodowlanego do nowego. Pasażowaniu najczęściej poddaje się komórki przed osiągnięciem 100% stanu konfluencji, czyli takiego stanu, kiedy całkowita powierzchnia naczynia jest pokryta właśnie przez komórki. I wówczas oczywiście musimy to zrobić wcześniej, należy przepasażować komórki, czyli przenieść je do nowego naczynia. Po trzecim pasażu zwykle linia komórkowa staje się stabilna, a komórki nabywają określone tempo proliferacji. Mamy dwa podstawowe typy hodowli komórkowych. To jest typ zawiesinowy, gdzie komórki najczęściej wolno sobie pływają w medium, czyli inaczej mówiąc w płynnej pożywce. Przykładem takim może być hodowla limfocytów z krwi obwodowej. Drugim typem jest typ adherentny, kiedy komórki porastają dno naczynia hodowlanego i rosną, tworząc monowarstwę. Takim przykładem jest bardzo popularna linia komórkowa HeLa, czyli komórki wyhodowane z raka szyjki macicy. Wiadomo, że w hodowlach pierwotnych, z uwagi na to, że one są wyprowadzane z różnych narządów, można obserwować wiele typów, wiele rodzajów komórek. Chcemy hodować tylko jeden typ i aby zapobiec i wygenerować taką homogenną populację komórek, czyli jeden typ komórek, stosuje się różne typy selekcji, na przykład poprzez użycie pożywek selekcyjnych, sedymentację w gradiencie gęstości, cytometrię przepływową, klonowanie, powinowactwo przeciwciał do antygenów powierzchniowych. Linie komórkowe uzyskane ze zdrowych komórek i tkanek mogą być hodowane tylko przez określony czas i posiadają ograniczoną liczbę pokoleń. Możliwa jest określona liczba pasaży, mniej więcej od 20 do 80. I czas życia takich komórek oczywiście jest ograniczony i zależy przede wszystkim od wieku organizmu, z którego zostały pobrane, dobowego lub endokrynnego cyklu narządu oraz rodzaju tkanki. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku komórek nowotworowych, kiedy one są izolowane z guza i to są komórki o nieograniczonym czasie życia, czyli tak zwane linie ciągłe, linie nieśmiertelne. Przykładem jest wspomniana wcześniej chyba najpopularniejsza linia komórkowa HeLa, raka szyjki macicy. Cykl wzrostu komórek w hodowli in vitro można podzielić na trzy fazy. Jest to faza lag, faza log oraz faza stacjonarna, inaczej faza plateau. Faza lag to jest rozpoczyna się bezpośrednio po pasażowaniu komórek i jest to okres przyzwyczajania, czyli adaptacji komórek do nowych warunków. Faza log to jest faza intensywnego, logarytmicznego wzrostu, która kończy się 100% konfluencją komórek. I trzecia faza wreszcie to faza plateau, kiedy komórki osiągają 100% konfluencję i przestają się dzielić. Dochodzi wówczas do kontaktowego zahamowania wzrostu, gdzie taka sama liczba komórek proliferuje i umiera. I taka hodowla najszybciej zużywa medium, czyli pożywkę, i trzeba ją
dość szybko przepasażować. Tutaj jest przedstawiony schemat właśnie tych faz w adaptacji, faza lag, wzrostu intensywnego komórek, czyli podziałów, oraz faza stacjonarna, w której liczba komórek proliferujących i ulegających śmierci jest taka sama. Jeśli chodzi o nazewnictwo linii komórkowych, to oczywiście one mają swoje kody, nazwy i pochodzenie komórek może wynikać z ich z organu, z jakiego są wyizolowane, na przykład NHB, Normal Human Brain, numer linii, jeśli było wyprowadzane kilka linii komórkowych oraz numer pasażu, informacje, w jakim stosunku rozdzielano komórki. To są takie podstawowe nazwy i informacje zakodowane w nazewnictwie. Na świecie znajdują się dwa najbardziej popularne, powszechne banki linii komórkowych. To jest Europejska Kolekcja Hodowli Komórkowych, założona w Wielkiej Brytanii w 1984 roku. Ona zawiera ponad 1000 różnych linii komórkowych. Oraz Amerykańska Kolekcja Hodowli Komórkowych, dużo większa, posiada znacznie więcej różnych typów linii komórkowych. I to są banki, gdzie normalnie, komercyjnie można zakupić wybrane przez siebie linie komórkowe. Jakie są wreszcie wymagania odnośnie hodowli komórkowych? Po pierwsze, sterylne warunki, czyli warunki oczywiście, w których nie będzie dochodziło do różnych infekcji, zakażeń. Najbardziej popularnymi tutaj zakażeniami są zakażenia grzybicze hodowli komórkowych prowadzonych w niesterylnych warunkach, kiedy na przykład nasza pożywka jest zainfekowana lub jakiś inny element hodowli. I oczywiście no tutaj kluczowym warunkiem jest sterylność i odkażanie wszelkich powierzchni, żeby nie doprowadzać do zakażeń. Po drugie, optymalne środowisko jest wymagane, o czym powiem za chwilę, oraz niezbędne składniki odżywcze, czyli pożywki i media, o których też powiem za chwilkę szerzej. Jeśli chodzi o optymalne warunki środowiska, które są wymagane do przeprowadzania hodowli komórkowych, to po pierwsze to jest rodzaj powierzchni, czyli innymi słowy, jaki jest typ naczyń hodowlanych używanych w pasażowaniu, na przykład i w pipetowaniu. To są najczęściej już w tej chwili jednorazowego użytku plastiki, które oczywiście są sterylne. Drugim takim optymalnym warunkiem koniecznym do wzrostu i proliferacji komórek jest optymalna temperatura. Jest to z reguły 37 stopni Celsjusza, a przekroczenie tej wartości może mieć mniej lub bardziej niekorzystny wpływ na komórki. I tak na przykład komórki ssaków są w stanie przeżyć kilka dni w temperaturze zaledwie 4 stopni Celsjusza, natomiast w temperaturze 39,5 stopnia przeżywają zaledwie kilka godzin. Oczywiście to wynika znacznego przyspieszenia metabolizmu w wyższej temperaturze, natomiast w 4 stopniach jest swoistego rodzaju taka hibernacja komórki i ona może dłużej przetrwać ze względu na to, że jej metabolizm zwalnia. Trzecim aspektem bardzo ważnym w hodowli jest optymalna wilgotność i stężenie dwutlenku węgla. Wilgotność jest utrzymywana zwykle na poziomie 95%, natomiast stężenie dwutlenku węgla to 5 a 10%. Najczęściej to jest 5%. Oczywiście wszystkie te warunki, zarówno temperatura, wilgotność, jak i stężenie dwutlenku węgla, są utrzymywane w specjalnych aparatach, inkubatorach przeznaczonych do hodowli komórek i tkanek. I trzecim aspektem, myślę, być może najważniejszym, są tak zwane pożywki hodowlane, czyli podłoża media. Muszą one dostarczyć komórkom podstawowych składników odżywczych niezbędnych do przeżycia, wzrostu i różnicowania. Są to substraty metabolizmu, witaminy, mikroelementy, jony. Dzielimy pożywki na dwa podstawowe typy. To są pożywki naturalne, na przykład limfa, osocze krwi, wyciąg zarodkowy, frakcje surowicy cielęcej oraz o określonym składzie chemicznym. Najpopularniejszymi takimi mediami są media MM, DMM czy RPMI, które są oczywiście komercyjnie dostępne i zawierają optymalny skład dla wielu typów hodowli komórkowych. Teraz pozwolę sobie Państwu zaprezentować krótki film. Film
film instruktażowy dotyczący pasażowania komórek, czyli mówiąc najprościej, przenoszenia komórek z jednego naczynia hodowlanego do drugiego w celu najczęściej redukcji liczby tych komórek. Zanim przystąpimy w ogóle do pracy z komórkami, trzeba pamiętać o dwóch podstawowych elementach. Pierwszym elementem, jak widzimy tutaj, ja będę pauzował co jakiś czas. Pierwszym elementem jest podgrzanie medium, czyli pożywki hodowlanej do temperatury, w jakiej hodowane są linie komórkowe, czyli do 37 stopni Celsjusza i to jest, musimy to uczynić gdzieś godzinę przed rozpoczęciem hodowli. Drugim ważnym aspektem hodowli jest sterylizacja komory, w której będziemy pracować. To dzieje się najczęściej przez włączenie światła UV na godzinę czy też pół godziny przed hodowlą. Następnie możemy uruchomić komorę. Tak wygląda komora ze wszystkimi elementami, które służą do pracy z hodowlami. Kolejnym tutaj etapem jest sterylizacja, czyli właściwie odkażanie pipety. To jest taka pipeta automatyczna w postaci pompki, która odsysa nam medium z nadkomórek. W tej chwili następuje odkażanie w alkoholu 70% tej pipety, a następnie spryskanie również 70% etanolem w celu odkażenia powierzchni. Kolejnym etapem jest przeniesienie pod komorę wszystkich niezbędnych składników. W tym wypadku mamy tutaj trypsynę. Trypsyna służy do odrywania komórek od dna naczynia, dlatego że będziemy mieli do czynienia tutaj z hodowlą adherentną komórek, które są przyklejone do dna naczynia hodowlanego. Dlatego wymagana jest tutaj trypsyna, następnie medium, czyli pożywka innymi słowy. Tak wygląda komora, czyli inkubator, w którym zapewnione są optymalne warunki do wzrostu i proliferacji komórek. Wybieramy sobie naszą hodowlę, która odbywa się na takiej szalce. I jednym z kluczowych etapów jest ocena tej hodowli pod mikroskopem świetlnym. Przede wszystkim ocena konfluencji, czyli w jakim stopniu te komórki porosły, dno naczynia oraz w jakiej kondycji są. Widzimy, już w tym momencie mamy komórki pod komorą i przystępujemy do pracy. Najpierw odkazimy jeszcze ręce. W tej chwili widoczny jest bufor. To jest bufor fizjologiczny, który służy do przemywania komórek. To jest jednorazowa pipeta. Ustawiamy sobie pracę, luzujemy w tej chwili korki, żeby móc odkręcić później jedną ręką te butelki, bo w drugiej będziemy mieli pipetę i przystępujemy do działania. Nakładamy jednorazowego tipsa na pipetę i w tym momencie następuje odciąganie medium, czyli pożywki z nadkomórek. W tym momencie nie boimy się, że również zasane zostaną komórki, gdyż one są przyczepione do dna naczynia. W tym momencie dodajemy, w celu przemycia, dodajemy buforu. To jest akurat płyn Hanksa, to może być również bufor PBS. Przemywamy komórki takim buforem w celu również usunięcia resztek medium. Delikatnie mieszamy, a następnie powtarzamy czynność. Musimy odciągnąć bufor, pozostawiając na dnie przyklejone komórki. W tym momencie podamy niewielką ilość trypsyny w celu
odklejenia komórek od dna płytki. To jest około 500 mikrolitrów, czyli bardzo niewielka ilość. Mieszamy, a następnie inkubujemy przez 3 minuty w temperaturze 37 stopni w cieplarce. Po tym czasie komórki powinny nam się odkleić, to sprawdzamy pod mikroskopem. I w tym momencie proszę zauważyć, że mamy pod komorą już dwie płytki. Po prawej stronie płytka jest nową płytką czystą, po lewej stronie jest płytką z komórkami, do której dodaliśmy trypsynę, inkubowaliśmy. W tym momencie nastąpi dodanie świeżego medium, czyli pożywki, najpierw do tej nowej płytki, do której za chwilę przeniesiemy komórki, część komórek. Usuwamy bąble powietrza w miarę możliwości. I tą samą pipetą możemy dodać medium do komórki, do szalki, w której mamy komórki. To jest również w tym momencie zatrzymanie działania trypsyny. Mieszamy wszystko, także w tej chwili komórki są odklejone, mieszamy je z nową porcją pożywki dość dokładnie. A następnie część przenosimy na nową płytkę, dodajemy już do nowego medium. I tę nową płytkę, wcześniej jeszcze usuwamy pipetę jednorazową i nową płytkę z przepasażowaną częścią komórek zanosimy do inkubatora w celu dalszej inkubacji aż do następnych pasaży. I w zasadzie to by było tyle, jeśli chodzi o takiej teorii. Także w tej chwili zapraszam Państwa do ewentualnej dyskusji lub zadawania pytań. Z mojej strony dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Jakieś pytania, uwagi, komentarze mają Państwo? Ja mam pytanie. Proszę, coś się dzieje z tą pożywką, która jest odrzucana z tego pierwszego naczynia przed pasażem? Powiedziałam, że macie Państwo jakąś pipetę taką półautomatyczną, nie wiem, z tym wężykiem. Tak. I gdzie ona odpływa i w jaki sposób Państwo to utylizujecie? Czy utylizujecie, czy to jest jakiś zbiornik, to jest tak. Urządzenie, bo jest tak. Jest specjalny zbiornik, w którym się utylizuje, bo ta pompka, która odciągała, jest połączona z takim zbiornikiem, do którego najczęściej też roztwór chloru jest wlany, także te komórki są inaktywowane i one są wyrzucane. One nie są wylewane do zlewu ani w taki podobny sposób, tylko są utylizowane właśnie. Najczęściej z jakimś roztworem silnego detergentu, na przykład chloru i tak dalej. I potem oddajecie to Państwo do utylizacji, czy wylewacie już takie... Nie. To jest dane do utylizacji. To jest specjalny pojemnik, który jest dawany do utylizacji. Tak jak inne, właściwie w laboratoriach powinny być osobne śmietniki dla osobnych odpadów i to wszystko jest utylizowane, także zabierane osobno przez osobną firmę. W ten sposób. Rozumiem. A w momencie sterylizacji tej pipety, jak tam na początku Pani, i pompki powiedzmy, tak? No to ja rozumiem, że nakłada się X, ale przez tą całą pompkę, przez to urządzenie, przepływa najpierw pożywka, potem Hanks, potem pożywka i tak dalej. Czyli jeżeli pobieracie Państwo ten alkohol 70% do tej sterylizacji, to on przepływa przez całą tą pipetę i ona tylko w taki sposób jest sterylizowana. Tak, ale też jest sterylizowana światłem UV pod komorą. I zewnętrzne powierzchnie również. Tak, ale ten alkohol przepływa przez cały ten wąż aż do zbiornika. Jeszcze tak naprawdę dla pewności, żeby usunąć ewentualne resztki, jeżeli były, ale to jest część wstępna jak gdyby każdej hodowli i po zakończeniu hodowli również ta pompka jest przemywana. Okej. Okay. I jeszcze jedno pytanie, na ile istotnym jest, bo według mnie nie jest, podgrzewanie pożywki przed wprowadzeniem jej do hodowli? Bo ja nigdy nie podgrzewam. To jest taka praktyka, która jest stosowana w celu, to w zależności od komórek. Niektóre komórki, tak jak wspomniałem, przy tej temperaturze, niektóre wymagają bardzo ścisłych warunków restrykcyjnych temperaturowych i to jest też, no powiedzmy, żeby ograniczyć taki szok, no to się podgrzewa tą pożywkę.
Ale jeżeli pani mówi, że... Dedykowane do niektórych komórek, typu komórek, które zrozumiemy potrzebne, do innych tak. Na przykład nie, tak? Okay. Ja nigdy bezpośrednio z lodówki nie podawałem medium. Chyba, że pani medium przechowuje w temperaturze pokojowej, no to wtedy, no. Natomiast jeśli jest w lodówce, to ja zazwyczaj podgrzewam. Nie ryzykuję, ale jeżeli pani mówi, że ma taką praktykę, to świetnie. Ale nie wiem, czy to ma zastosowanie do wszystkich typów komórek. To przyznam szczerze, nie wiem. No właśnie, to taki buciąg dalszy tej mojej myśli, ale ok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pytania, uwagi, komentarze państwa? Studentów. Nie ma, zbyt specjalistycznie. Proszę? Zbyt specjalistycznie. Tak, bo my jesteśmy bardziej roślinarzami chyba, nie? Nie, tutaj nie różnie, są. Ale nie są. Ja bym miał pytanie dotyczące właśnie analiz. Czy tylko czas jest potrzebny do pasażowania, czy analizujecie państwo, no, co się dzieje w komórce, w komórkach? Czy ten etap jest brany pod uwagę? Tak, ale to jest tak, bo... Ponieważ ja uprawiam bardziej kultury in vitro roślinne, prawda? I trochę tam sytuacja jest inna. Co prawda techniki są podobne, ale właśnie co badacie cytologicznie, innymi słowy? To znaczy tak, pasażowanie. Dlaczego tutaj jest wspomniane tylko pasażowanie? Bo to jest właściwie taka procedura, która jest wykonywana zawsze w przypadku linii komórkowych. Natomiast jeśli dobrze zrozumiałem pana profesora, no to również tutaj mają zastosowanie inne aplikacje związane z komórkami. I tutaj mówimy tak o analizie takiej bardziej cytogenetycznej w przypadku komórek, tak? Tak, no to oczywiście tutaj w tym momencie no też prowadzone są takie badania. Osobiście prowadzę badania również, czy nie tylko wielu kolegów i koleżanki prowadzą badania odnośnie lokalizacji pewnych struktur, czy też nanorurek w przypadku tutaj akurat naszych specjalizacji w obrębie różnych kompartmentów komórkowych. I to są badania przy użyciu również mikroskopii fluorescencyjnej, ale również badania takie czysto molekularne, kiedy izoluje się materiał genetyczny z tych komórek i bada się poziom ekspresji genów lub też wycisza się poszczególne geny za pomocą siRNA i tak dalej. To te wszystkie badania jak gdyby są przeprowadzane również tutaj. Nie wiem, czy mam jeszcze szerzej powiedzieć. Tempo proliferacji też jest badane. Tak, oczywiście tempo proliferacji, poziom również apoptozy komórek. Tak, i to jest, to odbywa się, kiedyś to oczywiście podstawowe liczenie chociażby komórek, bo skąd my wiemy, ile mniej więcej tych komórek dalej przepasażować? No właśnie stąd, że musimy najpierw te komórki policzyć, ile mamy żywych, ile mamy martwych, jakie jest tempo proliferacji. W tym momencie u nas to się już odbywa za pomocą automatycznych maszyn do zliczania komórek, ale również analizy poziomu apoptozy, analizy szybkości wzrostu. Takie krzywe otrzymujemy i to również można analizować za pomocą tych bardzo nowoczesnych i skomplikowanych urządzeń. Jeszcze coś się państwu nasunęło? To dziękujemy bardzo. Jutro będzie po angielsku, tak? Tak. Zapraszamy jutro, tak, żeby było po angielsku, ponieważ jak mówiłem, będzie to grupa międzynarodowa, tak? Także. Tak, jasne. Ta sama treść dotycząca techniki, prawda, tylko po angielsku. Bardzo proszę. Rozumiem. Wszystko jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Dziękuję za uwagę.